Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie tani kalendarz adwentowy Essence DIY. Kupiłam go na Notino za 93 zł, więc myślę, że nie jest to duża cena w porównaniu do reszty kalendarzy, które otwieraliśmy. Więc zobaczmy, co znajduje się w środku. A więc kochani, tak prezentuje nasz się piękny kalendarz z góry. Widać, że on jest tutaj w kartoniku, czyli wszystko powinno być biodegradowalne, mam nadzieję. Jeśli będą widać jakieś ślady na moich rękach czy coś, ja nagrywam kilka kalendarzy naraz. Tak jak przyjdą, tak nagrywam. Nic przed Wami nie ukrywam, ja też jestem ciekawa, co się w nich znajduje, więc przejdźmy do otwierania. Zobaczmy, jak to wygląda. O, już rozwaliłam. No a jakby mogło być inaczej? Czy ja tutaj będę widzieć coś? Na razie nie. Tutaj wywalam tą kartkę, bo tutaj jest napisane, co jest w środku. I kolejną... O nie, wszystko już widać pod spodem, dobra. Więc mamy naklejeczki i woreczki. A, nie będę podnosiła woreczków, albo po prostu zrobimy to inaczej. Odwrócimy to do góry nogami, wyciągnę woreczki, bo tam już widać rzeczy i ja po prostu... Woreczki wyglądają w ten sposób, bardzo ładne, papierowe, na pewno się przydadzą, na pewno się nie zmarnują. I ja będę robiła w ten sposób, że będę wyciągała produkty po kolei i będziemy określali je numerkami, więc będę losować, losowo będę wyciągała te produkty. Bo nie ma sensu, żeby marnować torebki, a tak jak w poprzednim filmie mówiłam, nie ma Jacka, więc nie ma kto mi tego popakować. No i szkoda marnować tych torebek, mogą się przydać do czegoś innego, chociażby nawet na jabłko do pracy czy coś. Więc po prostu losujemy numer 1. Ja nie widzę, Wy nie widzicie. Losujemy, losujemy. I pierwsze, co wylosowaliśmy, jest to pędzelek. Jest napisane, że on jest do różu. Ale ja używam właśnie takich skośnych pędzelków, często do rozświetlacza. Więc fajnie, trochę zdeformowany, ale na pewno się wyprostuje. Ja już w poprzednim filmie mówiłam, że ja kocham pędzelki, ja mogłam mieć ich pełno. Więc jak na numer 1, spoko. Jedziemy dalej, może z drugiej strony coś złapię. Ciężkie. Numer 2. Numer 2 mamy lakier, czyli coś, czego ja nie lubię, no niestety. Ale można powiedzieć, że lakier jest w ładnym kolorze, jest w kolorze czerwonym, takim trochę, jak to się mówi, perłowym, perłowa czerwień. Więc jak najbardziej świąteczne i fajne ma to opakowanie takie. Przypominam, że ten kalendarz kosztował 93 zł. Później możemy sobie podliczyć, czy nam się to zwróci, mniej więcej, ile to mogło kosztować. To było numer 2, więc jedziemy do numeru 3. Znowu gdzieś tam z tamtej strony chwycę coś takiego. O, mam. I mamy tutaj lipstick. Power Matte. Więc jakiś kolorek, tak, mamy tutaj. Kolorek 04. Mam nadzieję, że... O, nie widać, muszę tak z boczku trochę. Bo tutaj za mocne światło trochę mam. I spójrzmy. Czy to jest... No nie, dla mnie to jest brązowe. Czy ona jest spocona? Zobaczcie, ona jest spocona. Była przechowywana w złej temperaturze. Ewidentnie, spójrzcie na to. W poprzednim kalendarzu czegoś takiego nie było, a były one wysyłane razem, więc uważam, że ona nie jest zdatna do użytku. Popatrzcie na kolor. Czy to przypomina to? No nie sądzę. Zaraz jeszcze... No zobaczcie, przecież to jest pomarańczowy. No hello. No nie. Nie, nie, nie. Temu mówimy nie. To był numer 3. Zapraszam Was na mojego Instagrama, żebyście zobaczyli moje nowe zdjęcie, które dodałam. Robiłam sobie ładne brylancikowe usta z brylancików z kalendarza, więc możecie zobaczyć. A teraz numer 4. No już jestem zła, bo była pomadka. O, kolejna. Tym razem jest to kokosowa pomadka nawilżająca. Spójrzmy na nią, jak wygląda, w jakim jest stanie. Tutaj nie widzę żadnych problemów z nią. Nie wiem. Czy oni źle przechowywali tamtą pomadkę, czy... Trudna sprawa.
Dobrze, mamy już cztery produkty. Otwórzmy numer 5. Co ja tu złapię znowu? I mamy tutaj Beauty Blender w dziwnym kształcie. Mieliście taki kształt Beauty Blendera, jak się go używa? W kształcie dziwnym. No nie mogę. No po prostu ma inny kształt niż zwykłe jajeczko. Na pewno go stestuję. Ja się zawsze cieszę z Beauty Blenderów, bo to są rzeczy, które się zużywają, albo niszczą, albo po prostu trafia się na zły, więc spoczko. Czyli numer 6. Mikołajki. Co na Mikołajki wylosuję? Co ja tu wylosuję na Mikołajki? Moi drodzy. I mam pędzelek. Spójrzcie tylko, jaki ładny. Jest to... może być do blendowania taki pędzelek. Ja już mam ten pędzelek. Nie wiem, czy on był w zeszłym roku w jakimś kalendarzu, ale ja mam identyczny w swojej kolekcji. Czyli na Mikołajki kolejny pędzelek, czyli już mamy dwa. Czyli teraz numer 7. A w numerze 7 Hydrating plus Perfecting Primer. Nie widziałam jeszcze takiego primera. 15 ml z pipetą, od nich nie widziałam. No nie, powiem Wam, że te produkty, coś jest z nimi nie tak. No dobra, wydawało mi się, już myślałam, że coś jest z tym produktem nie tak, ale jest wszystko w porządku, po prostu trzeba było go wstrząsnąć, bo się widocznie osadził. No spoko, taki primer SPF 20 posiada. Posiada SPF 20, witaminę C, więc fajnie. Warto próbować nowe rzeczy, a nóż będzie tańszy i dobry. Czyli to był numer 7. Numer 8, moi drodzy, numer 8. A w numerze 8 wylosowałam tutaj taki długi przedmiot. I jest to eyeliner. Fajnie wygląda. Dwa w jednym. Czyli co my tu mamy? Mamy tutaj taką cienką końcóweczkę. A z drugiej strony mamy taką grubą końcóweczkę. Fajnie. Na pewno spróbuję nim coś fajnego narysować. Może kiedyś mi się uda zrobić kreski. Dzisiaj mam taki dobry mood. 8 to było, czyli teraz 9. Losujemy dziewiąteczkę i coś chwyciłam malutkiego. Smoothie Gloss Raspberry 8 ml. Czyli to jest pomadka i jest ona w kolorze takiej malinki, jak tutaj spojrzałam. Ładnie pachnie, bardzo ładnie. Ja ogólnie nie za bardzo przepadam za szminkami, bo wydaje mi się, że na moich ustach źle wyglądają, ponieważ mam małe usta, ale takie pomadki chętnie używam. I numer 10. Dom, do, dom, dom, co ja tu wylosuję na dziesiątkę. I mam tutaj taki fixing powder. Nie widziałam go też w Essence. Spójrzmy. No ja to mam problem z otwieraniem. Z otwieraniem wszystkiego. No nie, chyba go nie otworzymy dzisiaj. O, dobra, otworzył się. Szkoda, że nie ma lusterka. Pasowałoby tutaj lusterko, nie? Mamy gąbeczkę. I mamy zwykły taki puder utrwalający. Ciekawe, czy będzie dobrze działał. Sprawdzę to. Ale fajnie. Ja lubię pudry testować. I mamy już 10. Pierwsza dziesiątka za nami, więc lecimy do 11. A w 11 jej jakiś śliczny. Boże, tylko ja to widzę tak na kamerze w jakiejś 3D czy coś. Blush Highlighter. Śliczny jest, no normalnie śliczny. Nie wiem, czemu tak dziwnie jakoś widzę w trójwymiarze. No w każdym bądź razie jest śliczny. O, nie miałam problemu nawet z otwarciem. Zobaczcie, jaki śliczny. No śliczny, przepięknie to wygląda. Naprawdę, z tego produktu akurat jestem zadowolona. Dobrze, dobrze rozpoczęta druga dziesiątka, czyli teraz jedziemy z 12. Gdzieś tu chwycę z brzegu. I mamy tutaj Shine, Shine, Shine Lip Gloss. Bardzo ładne opakowanie, trochę śmieszne. Tutaj usteczka takie różowe, shine, shine, shine. Fajnie to wygląda, naprawdę. Podoba mi się to. Spoczko. Ciekawe, czy ma zapach. Nie czuję. Nie chcę otwierać za mocno. To była 12. Otwieramy 13. O nie, chwyciłam jakieś badziewko.
Badziewko musi się znaleźć, no przecież nie może się obejść bez, więc mamy tutaj naklejki na paznokcie, których ja nie używam, chyba że na twarz sobie przykleję, bo tam najczęściej używam takich rzeczy. Czternastka, a w czternastce mamy olejek do paznokci. Fajnie. Piętnastka, a w piętnastce mamy tusz do rzęs. I love extra me. Ja lubię te tusze, zawsze korzystałam z tego czarnego z żółtymi napisami, więc je znam. Fajnie, z tego jestem zadowolona produktu. 16. Wow, zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Pięknie. My power is water. Eyeshadow palette. Super wygląda ta paleta, naprawdę. Spójrzcie, jak ona się prezentuje. Czekajcie, ja to odsunę. Wow, no jest śliczna, naprawdę. Już Wam zbliżam. Spójrzcie na ten kolor. On jest śliczny. Śliczna jest ta paleta, naprawdę. I tutaj mamy opis zodiakalnego wodnika. A wiecie, jaki mam znak zodiaku? Wodnik! Wow, super, super trafiło, nie? Naprawdę, ja jestem zadowolona. Wracamy do naszego boksa. To był 2, 4, 16, czyli teraz 17. W 17 mamy bazę. Tylko powiem Wam, że tutaj może wygląda jasno, ale w rzeczywistości wygląda dosyć ciemno. Czy my mamy jakiś tutaj... Niby to jest 01, the stage is mine. No kurczę, co się stało z tym zoomem dzisiaj? Mam nadzieję, że resztę produktów dobrze było widać. 18 teraz. A w 18 mamy Crystal Power. Jest to lakier do paznokci. Nie wiem, co tu z zoomem dzisiaj zwariował. Taki złoto-srebrny, złoty z srebrnymi drobinami. Może tak, o. 19, czyli już jesteśmy blisko końca. I chwyciłam kolejny pędzelek. Taki płaski, no nie języczkowaty, ścięty jednak. Płaski, ścięty pędzelek. Spoko. I numer 20, czyli już jesteśmy blisko końca. Numer 20. Oh no. Oh no, 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 no! 21. Tutaj coś ładnego. Coś tajemniczego. This is me, 04, crazy. No crazy, nie mogę się oprzeć, żeby tego nie otworzyć, więc... otworzę i sprawdzę. No nie, kolejna spocona. No zobaczcie, co się stało z tymi pomadkami, widzicie to? Czekajcie, widzicie, jaka jest mokra? Była ewidentnie przechowywana w złej temperaturze. No raczej tej pomadki też nie użyjemy. A szkoda, bo ma ładny kolor. Spójrzcie. Jaka jest kremowa konsystencja. No trudno. No jestem trochę zła na te pomadki. Ech, ale cóż zrobić. To było 21, a teraz 22. Zbliżamy się do końca. Nie zapomnijcie zostawiać łapek w górę, jeśli podobają Wam się kalendarze adwentowe, filmy z kalendarzami. I nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. To jest bardzo ważne. Żeby nie ominął Was żaden film. 22. No way. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wygląda to dobrze. Moim zdaniem. Taka pognieciona kosmetyczka. Naturalne beauty. Co my tu mamy napisane? No rozumiem, fajnie wykonana jest z naturalnych pewnie produktów, ale no nie wygląda to zbyt dobrze. Taka trochę pognieciona. No, ja nie jestem przekonana. A co wy o tym myślicie? No ten tył strasznie mi się nie podoba. Tutaj jak jeszcze jest napis, to jeszcze jakoś to wygląda, ale z tyłu no już gorzej. No dobra, to było 22. To teraz 23. Paleta i coś mi tu... A, bo ona jest zamknięta. Piękna Hey LA. Świetnie to wygląda. O, coś odkleiłam. Zobaczcie, jaka śliczna.
Tutaj lusterko i ja oczywiście. Ale zobaczcie, jaka śliczna paleta. Ja tak przesłonię. Naprawdę ładne kolory, takie dziewczęce. Jest bazowy. No, można stworzyć tą paletą bardzo fajny makijaż. Naprawdę. Super. To był produkt numer 23, a więc teraz produkt numer 24. Ostatni produkt, mam nadzieję, że się nie pomyliłam. I w ostatnim produkcie jest paleta. Ona jest normalnie, widzicie to? Ona jest 3D. No Jacek normalnie umrze tam przed montażem. Fajna, może sobie zostawię. W ogóle najlepsze jest to, że bardzo mi się kojarzy z paletą Huda Beauty. Nie wiem, pewnie tylko dlatego, że te oczy. Ciekawe, czy na zasadzie, że miała być odwzorowana na tym, więc spójrzmy. Wow. Fajnie, tylko że to trochę wygląda, jakby to była pleśń, nie? Nie, ale fajnie to wygląda, ale trochę jak pleśń. Spoko. No, jest ok. I tutaj mamy lusterko. Co myślicie? Co sądzicie o tej palecie? No, z jednej strony mi się podoba, a z jednej strony coś innego, a z drugiej strony, no te plamki trochę, no tak jakoś dziwnie to wygląda. No, ale co myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Na pewno zewnętrzna strona jest boska. Super przemyślane, bardzo fajnie. To był numer 24 z moich obliczeń. Dla pewności sprawdźmy, czy to wszystko. Tak, zostało nam tylko wypełnienie. A więc przejdźmy do podsumowania. A więc, moi drodzy, ja uważam, że jeśli chodzi o ten kalendarz, to za 93 zł super, mamy 3 palety, rozświetlacz róż, puder utrwalający. No naprawdę jest super kalendarz, oprócz tych dwóch rzeczy, które były no niestety tutaj spocone, że tak powiem. Nie nadające się do użytku po prostu, bo może coś się komuś przez to stać. No niestety te dwa produkty lądują w śmieciach, ale myślę, że nie obniża nam to wartości kalendarzu, chociaż jest to przykre, że dwa produkty są zniszczone, że tak powiem. Przypuszczam, że to jest kwestia złego przytrzymywania produktów. Czasami się tak zdarza, ciepło, zimno i po prostu produkty wariują, albo były przechowywane źle w transporcie, albo w magazynie, więc no niestety, czasem się tak zdarza, dobrze o tym wiedzieć. A jeśli chodzi o całą resztę, to najbardziej jestem zadowolona z tej paletki, ponieważ wodnik to mój znak zodiaku i trafiło akurat na mnie, jakby wiedzieli, że to dla mnie, naprawdę. Bardzo mi się to spodobało i ta paleta z oczami, które wy aktualnie widzicie otwarte na kamerze, a ja siedząc widzę zamknięte, no rewelacja, naprawdę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, dajcie znać w komentarzach, czy podobał wam się film, jaki produkt najbardziej wam się podobał z tych wszystkich, zostawcie łapkę w górę i oczywiście nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął was żaden film oraz o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. Zapraszam was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!